Czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z Metro Redux. Gruba rozruba na sam początek. Nic tu nie widzę z tym celownikiem. Aha, wiecie co w ogóle teraz zauważyłem? Że nie mam maski. Serio? A nie, ja w ogóle nie mam maski. Ej, kiepsko. O-o... Niedobrze. To elektryczne coś jest fajne. Dziwny dźwięk tu mamy, nie powiem. Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego tak słychać, to nie mam pojęcia. To tak słychać po prostu. Czemu? Wymień filtr. Okej, let's do it. Biegniemy. Biegniemy do tej wieży, wow. No tu kolega ma mocną broń. Tylko jakby jeszcze nie strzelał w drzewo. Czemu mi się ręka trzęsie? W sensie postaci w grze. Okej, go! Lecimy do autobusu. Fajnie by było, gdyby mój kolega osłaniał mi plecy. Naprawdę. I kończy mi się w ogóle amunicja do wszystkiego. To jest najgorsze. No, kolego, trochę musisz sam postrzelać. No, ale... No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o amunicję. Pteczka. Maska. A zmienimy sobie, czemuż by nie. O! Amo. Bardzo dobrze, przyda się. Bardzo się przyda, jak nigdy. A kolega to już nie jest taki apetyczny? Tylko ja? Naprawdę? Wykorzystajmy tego shotguna. Chociaż to nie jest do końca shotgun. Od początku do końca biegam z tym pistoletem.
Cicho. Kolego, gdzie się kryjesz? Ty mnie nie uciekaj przypadkiem, ponieważ nie chcę się tu zgubić. Oj, ja. You're an eternal optimist, Miller. Easier said than done. Okay, I have an idea. Climb on top of the elevator. We will try to unlock the counterweight stopper. Come on! Co? Co ty próbujesz zrobić? Powiedz mi, jak to zrobiłeś, że lecimy do góry? Wow. Ała. O, jesteśmy na szczycie! No, i to ja rozumiem. Czy tak fantastycznie? Troszkę mi się palce spuciły od tego skoku. Powiem tak, jest problem. My się nie dogadamy. Dobra, mamy tutaj... Nope, drogę. O, jakbym potrzebował maskę. W końcu twórcy pomyśleli w normalnym miejscu umieścić te maski. Ała. O, przechodź. Okej. Tutaj coś przewrócić chyba nie. What now? Dokąd teraz? Tu. Zamknięte. No nie. O! Spokojnie. Dajemy radę. Zamknięte. Fiu! Nie gin, nie umieraj. The laser won't do us any good here, Artyom. The clouds are way too thick. You've got to climb as high as you can and set the guidance system up. Move, boy, move! Everything depends on you now. O, miałeś tego? A miałeś amunicję? Chyba nie bardzo, co? Ej, co? Dwa? A nie, mam. Czemu to nie działało? Nie trać czasu. Dobra, nie tracę czasu już. Lecimy. Otwieraj te drzwi. Nie? Kurczę, to dokąd? Tutaj? Chyba tu.
do windy? Czy na pewno? Chyba tak. Dobra, zobaczmy. Albo nie. Chyba nie, dobra. Tutaj. Tu to są chyba takie skrytki, jakbym uciekał przed czymś. Ło. O panie. Chyba nie tędy droga. Coś mi się tak wydaje, no właśnie. Oh my god. Wait, dokąd mam iść? Tutaj? No nie, to jest... Tu jest nic w sumie. Tutaj nigdzie nie dojdę, tędy no. A tu jest drabina. Nie, 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 no, 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 no. Klikam E, klikam, naciskam szybko E. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego spamu na E. I nagle będzie klikaj D. Wow. Dobra, od takich widoków mi się aż rzeczywiście. Dobra, chyba nie w tą stronę. Albo jednak. Nie mogę tu spać, mam nadzieję. Bo jednak w tamtą. Tu mogę spać na 100%. Wow. Ale widok. Że kim wie wszystko, matko. Tak w wysokości się obudził. O, daj mi to. Okej, okay, do góry. Pyc. Muzyka ucichła. Zgłaszam się. Halo. Ciekawe, czy pod koniec, no właśnie, pod koniec będziemy mieli wybór. Czy... Znaczy, nie wiem, czy będziemy mieli wybór, więc... Nie wiem, ja się przyszykuję w sumie jak na wybór jakiś. Raczej oczekuję, że jakiś wybór tutaj będzie do podjęcia. Na sam koniec. Okej, jak na razie idziemy. Och, nie. Tylko nie to. Parkour, o nie! Wow, 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 wow! Spokojnie. Wspinaj się. Naciskaj szybko E. Artyom, to ty tak potrafisz się wspinać? Dlaczego tak nie robiłeś od początku? Od początku. Och, well. O, dobra, tu jest drobina. Zatrzymać go? Nie. Oni idą po mnie, chyba, więc nie zatrzymujmy się. Don't stop. Dobra, jestem najwyżej. Nie powstrzymacie mnie. Albo jednak powstrzymacie.
O-o. Wow, ale faza. Aha. Oj. O nie. O nie. Dobra, to nie była dobra droga, zdecydowanie nie. Czy tak tu nie? Zdecydowanie nie chcemy tutaj spadać. Nie mogę nic uderzyć. O nie. Jestem na krawędzi. Ej, wstawaj. Wstawaj. Gdzie jestem? Okej. O, o, uciekamy. Z powrotem. Nie dorwiecie mnie. Chyba. Tu się coś tak świeci złowieszczo. Znam tą sztuczkę. Pyk, z zaskoczenia. Albo nie? Wow. Aha, a jednak. A skąd wiecie, po co ja tutaj przyszedłem? Lewo? Nie? O, o. Jak długo jeszcze tak mam uciekać? Chyba niezbyt. Okej. Ciąg dalszy. Mam skakać? Biegać mogę. O, dobra, udało się przeskoczyć. Okej. Wracamy do naszego tunelu. Wiesz, może byś mnie dogonił, gdybyś mi nie dobudowywał całego tunelu, o ile to ty budujesz. Lewo, prosto, lewo. O nie. Lewo zawiodło. Prosto, jednak. Teraz. Tutaj. Wow. Wow, wow, wow. Ale to dziwne. Nope. Nie zatrzymacie mnie. Ale to dziwne jest. Ogólnie sam zamysł mi się podoba, ale to tak trochę bardzo odbiega.
Nie, on nadal tu idzie. Cały czas za mną idzie. No dawajcie, ile można się ganiać? If it's hostile, you kill it. Destroy, destroy. Okay. Jeszcze nie. Oj, widzę, że raz nie wystarczył. O nie. Żyje? Moment. On padł, ja też padłem, ale... Jest dobrze. Ej, chyba jest dobrze. Pociski odpalone. Jakie pociski? Znaczy, wiem jakie pociski, ale czemu ja tutaj nadal jestem? Ale tnie ten dźwignik. Dobrze, będę cicho. A wise man once said, he who leads a war for the love of his fellow men will defeat his enemies. I led my war protecting my family and friends, protecting my home, the Metro. We had won. But to this day, I wonder, when we burned the Dark Ones from the face of the earth, was something lost as well? O maj, no, moi drodzy, skończyliśmy grę. No, cóż mam do powiedzenia o tej grze? Miała ona swoje potknięcia. I to takie dosyć spore. Ale ogólnie sam zamysł fabuły podobał mi się. Było okej, te potwory, to metro, łażenie w podziemiach. Wszystko fajnie, tylko... Niektóre rzeczy mi się nie podobały, na przykład takie jak przeciwnicy, którzy często padali na dwa strzały, a naraz ten sam przeciwnik okazywało się, że był w stanie znieść 5 strzałów. Tak nie dało się tego zupełnie wyczuć. Drugą rzeczą, która mnie strasznie denerwowała w tej grze, to zepsuty noktowizor tak naprawdę. Przeszedłem tą grę prawie, że będę bez noktowizora, więc no to takie potknięcie, ale sam zamysł jest, jeżeli chodzi o fabułę, był bardzo fajny. Taka miła strzelanka, żeby przyjść postrzelać. Miła, aczkolwiek no w odcinku poprzednim? No, to był poprzedni. Narzekałem na maskę gazową. To też była taka mechanika, która mi się bardzo nie spodobała, ponieważ w pewnym momencie ja nie byłem w stanie przeżyć. Tak naprawdę przechodziłem to na zasadzie prób i błędów. Aż jakimś cudem gra w końcu się ulitowała i mi jakoś odpuściła te maski gazowe. No, naprawdę. Była to mechanika, która po prostu bardzo
nie do końca dobrze działała. Wolałbym zobaczyć to w jakimś innym wydaniu. Albo na przykład, żeby ktoś z moich tutaj towarzyszy mi na przykład pożyczył takową maskę. To też byłoby dobre. A tak, jeżeli ja mam znaleźć, a tu się okazuje, że znajdę, mam 2 minuty, żeby znaleźć kolejną, po czym okazuje się, że mam zadanie do wykonania i nagle się okazuje, że dupa. Nie mam maski i się duszę. Szczerze, brakowało mi w tej grze takiego boss fighta jakiegoś. No ale to chyba nie ten typ gry, tak mi się wydaje. Jakbym chciał boss fighta, to zapraszam do Wolfensteina w sumie. W sumie miałem nawet taki pomysł, żeby ogrywać Wolfensteina, ale nie, to w przyszłości. Na to przyjdzie jeszcze pora. Póki co jesteśmy tu i teraz, skończyliśmy Metro. Gra, no, nie porwała mnie tak w całości, ale też nie odraziła, więc uważam ją za po prostu fajną, taką do popykania gierkę. No dobrze. Czy mogę jakoś przyspieszyć taktycznie te napisy? Nie chciałbym ich, żeby pominąć, ale całkowicie. No, dużo tu osób nad tym pracowało, nie powiem. Dobra, pomijmy. Pomijmy, więc co? No, dziękuję wam w takim razie za oglądanie. Serię uważam za zakończoną. Trzymajcie się. Hej, hej.